Organizujemy właśnie 10. konferencję związaną z produkcją owoców miękkich, jagodowych w naszym regionie. Staram się właśnie jako właściciel firmy Mirpol, Mirosław Król, promować nasz region. Owoce z naszego regionu typu truskawka, czarna porzeczka, czerwona porzeczka, maryna. To uważam, że to są produkty, które stanowią najbardziej cenny surowiec w skali kraju, gdyż to jest region, który jest najmniej skażony środowiskiem przemysłowym. Te tłumy ludzi, które w tej chwili tutaj uczestniczą w tym spotkaniu, świadczą o tym. No nie? Zaprosiliśmy też osoby, które reprezentują ośrodki naukowe, Instytut Sadownictwa ze skierowaniem z panią profesor Łabanowską oraz pan doktor Paszko, który reprezentuje Uniwersytet Przyrodniczy z Lublina. Oni właśnie, te osoby będą mówiły, jak mamy osiągnąć sukces, wytyczają nam kierunki, czyli jak ekonomicznie mamy podchodzić do produkcji owoców i jak osiągać efekt, żeby to nie było przysłowiowe 3 tony z hektara na przykład truskawki, tylko żeby było na przykład 30, no nie? Fakt, że 30 to może już troszeczkę przesadzam, ale jakieś utrzymamy standardy w skali kraju, które pozwalają nam odpowiedniej ilości zaspokoić pod potrzeby przemysłu przetwórczego. Przed 10 laty zaczynaliśmy z panem Mirosławem Królem cykl takich konferencji, które przybliżają jakby spotkania z producentami. I sądzimy, że był to bardzo interesujący i udany cykl. Od 10 lat kształcimy przed sezonem produkcyjnym z rejonu Warmii, Mazur i Powiśla producentów owoców jagodowych, sadowników. Jest to bardzo ważne, bo tutaj staramy się przedstawić najnowsze osiągnięcia, jeżeli chodzi o naukę. Mamy wykładowców z Instytutu Ogrodnictwa, z Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina. W tym roku jest to, uważam, niezwykle istotne, żeby przygotować ludzi do produkcji. Jestem przekonany, że ten cykl powinien być dalej kontynuowany. Być może nawet trzeba to rozszerzyć na produkcję owoców, warzyw. No, taki zamysł istnieje. Nie wiem, czy tutaj będzie to jakoś akceptowalne, ale uważam, że powinno to być robione. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tych konferencjach, które myślimy, że będziemy kontynuować w następnych latach. Chcielibyśmy przekazać serdeczne podziękowania dla szanownej pani doktor habilitowanej Barbary Łabanowskiej, pani profesor, za pomoc i merytoryczne wsparcie przy wieloletniej współpracy. Zapraszamy panią profesor tutaj do nas. Za pomoc i merytoryczne wsparcie przy wieloletniej współpracy w licznych formach szkoleniowych na rzecz ogrodnictwa organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Proszę przyjąć wyrazy uznania i najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, wielu dalszych sukcesów oraz spełnienia planów i wszelkich zamierzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mnie też jest miło, przepracowałam w tym instytucie wiele lat i myślę, że z korzyścią dla Państwa, jeśli mogę to powiedzieć, przynajmniej tak się zawsze staraliśmy, żeby to, co robimy, żeby miało swój sens, żeby było przydatne producentom. Przyjmowaliśmy mnóstwo interesantów i w pracy, i telefonicznie, i tutaj przyjeżdżaliśmy z Beatą przez wiele lat, czułyśmy się zawsze bardzo dobrze i starałyśmy się pomóc Państwu na tyle, na ile to było możliwe. Dziękuję bardzo. Serdecznie gratulujemy. Panie Prezesie, zapraszamy Pana do nas. Składamy również serdeczne podziękowania dla szanownego Pana Mirosława Króla, prezesa firmy Mirpol, za wieloletnią współpracę, ogromne zaangażowanie i trud, jaki włożył Pan w organizację licznych form szkoleniowych na rzecz ogrodnictwa aranżowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Proszę przyjąć wyrazy uznania i najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, wielu dalszych sukcesów oraz spełnienia planowanych zamierzeń zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tę współpracę. Rąk brakuje. Znaczy też emocjonalnie bardzo podchodzę, bo to jest 10. konferencja, gdzie właściwie pamiętam z panem Stanisławem Bawą, emerytowanym pracownikiem w tej chwili,
przeprowadzaliśmy parę lat temu rozmowy, bo pierwsze konferencje odbywały się w Olsztynie i jak to określałem, musimy iść w teren, idziemy do mas. I dzięki temu do producentów też środowisko. Dzięki temu to jest któraś z kolejna już konferencja w Ornecie, w sumie 10. Emocjonalnie też podchodzę, bo osoby, o których tutaj wymieniliśmy, bo byliśmy z nimi związani, przyjeżdżały te osoby na piękną naszą wspaniałą Warmię, a zwłaszcza tutaj też wspominam Basię Skowronek, gdyż dwa tygodnie wcześniej byłem osobiście na konferencji w Rynie, gdzie Barbara podeszła i mówi, zrobimy sobie serwę. No i żeśmy sobie zrobili tę serwę, które zostało wysłane do Ośrodka Doradztwa Rolniczego, że zobaczcie, sobie siedzę z królem, tylko bez korony. Tak. Także, a zarazem u mnie też, jako Mirosław Król, właściciel firmy Mirwa, chciałbym powiedzieć, że w tym roku to jest 25-lecie prowadzenia działalności w skupie owoców miękkich. Jak przypominam sobie, w roku 93 pierwsze skupy, gdzie nie było jeszcze odpowiednich środków transportowych, a załadunki jabłek na przykład, to się gablami ładowało, nie sprzętem. Inne czasy, historia. To też emocjonalnie mówię, historyczne epizody. Dziękuję bardzo. Kolejne podziękowania w imieniu pana dyrektora, Damiana Gosińskiego. Chcielibyśmy przekazać panu dyrektorowi dla szanownego pana Stanisława Bawoła. Zapraszamy panie, panie Stanisławie. Również za wieloletnią pracę, ogromne zaangażowanie i trud, jaki włożył pan w organizację licznych form szkoleniowych na rzecz ogrodnictwa aranżowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w siedzibą w Olsztynie. Proszę przyjąć wyrazy uznania i w najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, wielu dalszych sukcesów oraz spełnienia planów i wszelkich zamierzeń. Serdecznie gratulujemy. No Mirek już powiedział, w zasadzie to całe motto. No 10 lat minęło szybko, ale myślę, że na tym się nie poprzestanie. Trzeba będzie dalej prowadzić te spotkania, bo są niezwykle cenne. No moim marzeniem to było jeszcze organizować takie konferencje warzywnicze, bo to tutaj też jest niezwykle istotne, żeby wzbogacać wiedzę warzywniczą. Bardzo dobre posunięcie było przejście właśnie z tymi wiadomościami w teren. To widać, jaka jest tutaj u nas frekwencja i przybliżone jest to jak najbliżej produkcji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i serdecznie gratulujemy.